Pan Sylwester jest już gotowy? Jestem gotowy. A to witam na zlocie starych samochodów. Witam pana Sylwestra. A dzień dobry. Pan przyjechał? Wiebilem, chyba tak się czyta nazwę tego garbusika naszego. I to jest garbusik. To jest garbusik. Aktualizacji. O, tak, garbusik. Sky Operico. Kurde, a kupił pan po cenie promocyjnej, czy po cenie jak od pierwszego właściciela? Bez promocji. No, a ja mam tutaj coś takiego jak Grotti Briozo 300 i nie mam pojęcia, co to jest. Szczerze powiedziawszy, to jakieś... To jest jakiś taki też włoskie coś, nie? A to nie jest... Pamiętasz takie coś, co Lucek jeździł w Forzie? Takie małe gówienko? A nie, to jest ten... Pil czy jakiś? No, było jakieś tam P51, tak, nie wiem, coś takiego. Ale takie wiesz, może to jest... Ej, a może co jeżeli to jest jakiś wczesny Fiat? Jest taka szansa. Taki wiesz, jeszcze przed maluchami? Taki naprawdę, taki... No? No? Coś? Podobne samochody w mafii były. Nie no, może jeszcze nie. Dobra, wiesz co? Także przeróbmy sobie te klasyki sportowe, czy przepraszam, klasy kompakty. Masz pod kompaktami go w ogóle, tak? Z kompakty? Zetka? Jakie kompakty? Czy masz, czy pod jaką? Burton. Tak, kompakty, no. No, także przeróbmy sobie nasze kompakty na jakieś bardziej nowoczesne kompakty i myślę, że po przerobieniu się widzimy tutaj i potestujemy sobie te maszynki, nie? Zobaczymy, kto lepszą furę zrobi. Dobra, także ja się rozłączam, widzimy się za moment. Dobra. Okej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj gramy oczywiście sobie wraz z Sylem. Robimy samochodziki, test i tuning dwóch samochodów tym razem. Nie jednego, tak jak ostatnio z Shepardem. Ale to jest taka nowa miniseria jakby na tym kanale, że sobie przerabiamy w dwie osoby. Ale wiecie, właśnie tak jak to wygląda w tym momencie. Oczywiście na początek chciałbym tylko przypomnieć jeszcze, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie śmiało łapkę w górę. Możecie zostawić też suba, wpaść na kanał do Syla, wpaść na mój nowy kanał Lechogaty. Oczywiście wszystkie linki w opisie pod filmem macie dostępne. Na Instagrama, fanpage'a, oczywiście na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. Także ulepszenie pancerza 100%. To taki mały samochodzik na kurumach. Myślę, że jest taka szansa na odcinek niedługo. Jeżeli chcecie, to też piszcie w komentarzach taki odcinek. Lecimy dalej, nadwozie. Usuń To są odblaski, tylko nie, to nie są światła, to nie są kierunkowskazy czy coś. Usuń odblaski i detale. Usuń wszystko. A, na dole usuwa też? Coś... Nie, wygląda tak biednie trochę bez tych wszystkich rzeczy, szczerze powiedział. Szczerze mi się podoba chyba najbardziej z tym... Trudno mi powiedzieć, wiesz co? Wiesz co, kurde, wiecie co? Zrobię to później. Hamulce rajdowe 35 tysięcy. Zderzaki przedni możemy usunąć. Jezus Maria, ale no patrzcie, no przód wygląda już tak prawie a little bit w stronę malucha jakiegoś. Usunięty zderzak, zwykły zderzak, klasyczny zderzak. A bo to jest taki Raid Paleto, reflektory rajdowe i Raid Paleto 2. A czyli to w ten sposób można edytować. Dobra, dajmy na razie Raid Paleto 2. Tylny zderzak usunięty, zwykły zderzak, klasyczny zderzak. Co on ma za obicie w ogóle? On ma jakieś takie gumowe obicie, ten klasyczny zderzak, czy mi się tylko tak wydaje? Tutaj o... Nie wiem. Zderzak retro. Ocie chrupia, co to ma być? Że to miało być takie coś, tylko ktoś w nas się wpakuje, to nam zniszczy tylko ten kawałek zderzaka i nic więcej? Dobra, dajemy zderzak retro. Silnik. Blok silnika ulepszy... O! Sześciocylindrowe ulepszenie, wdupiamy to. No silniczek też, podobnie jak w maluchu. Ulepszenie oczywiście silnika USS poziom 4. Także zwiększenie mocy silnika zostało tutaj dodane. Wydech. Wydech fabryczno, te pierdziki, takie rureczki małe dosłownie. Pamiętam w maluchu, jakby to było dziś. Albo jak brat miał malucha. Albo to jeszcze chyba mamy maluch był, bo u nas tych maluchów trochę przeszło jakby w rodzinie. I się złamał po prostu ten wydech w którymś momencie. No, też takie zabawne, taki pierdzik. Podwójny wydech, o, groźnie. Chromowany wydech, o, już taki większy trochę. Podwójny chromowany wydech. Rajdowy wydech i wybuchowe rury. Te
wam, że średnio mi te wybuchowe rury leżą. Więc damy sobie podwójny chromowany wydech. Okej, ja lubię podwójne wydechy. Zawsze mi się podobało, poczwórne były zawsze moje ulubione. Jakieś Subaru Impreza, takie wiecie, dwa z lewej, dwa z prawej. Nie wiem co to zmienia kompletnie, ja się nie znam na samochodach, ale zajebiście to wyglądało. Dobra, wydech, materiał wybuchowy, nadkola. Plastikowe nadkola, ohydne, nie, ohyda. No te nadkola są przeokropne. Maska, maska fabryczna, bagażnik na masce, bagaże na masce, podniesiona maska, wyścigowa maska. Jezusku. Powiem wam, nie wiem co chcę z tego zrobić w tym momencie. No ja rozumiem, że to ma jakiś sens, ale ja chyba nie chcę go tak aż tak przerabiać, powiem wam, tego samochodu. Mogę dać bagażnik na masce, ale może bez tego bagażu? Coś takiego? Albo dam bagaż, niech będzie. Bagaż może być. Wersja artystyczna będzie. Reflektory, szczerze, fabryczne mi się tu podobają bardzo. Neonki mógłbym dodać tylko tak o, jako dodatek. Może właśnie takie białe sobie zostawimy. Oznaczenia, pewnie wyścigowe. Czarne pasy, z tego można byłoby taki wyścig. Kurde, ale jakbym chciał zrobić wyścigowy, to siadłoby wtedy wszystko odjąć jakby z tego samochodu. Białe pasy, pasy Grotti, okej. Arrow Gasoline, wyścigowe Grotti, opony Fukaru, pole position. Pan pole position, no nieźle, kurde, kanał sportowy się rozrasta bez kitu. Co my mamy dalej? Raga Room, no to na pewno do innych kolorów zdecydowanie. Opony Atomic, Total Ride Motos i to było na tyle. Powiem wam, no pasy mi się zawsze podobają najbardziej. Ja wiem co już chyba zrobię, klasyk, w klasykę gatunku pójdę, tak mi się wydaje, w Shelby'ego po prostu. Można by powiedzieć wręcz. Dobra, zróbmy tak, lakierowanie, dach. Pełny lakierowany dach, otwarty dach, o Jezu, no tak, bo to jest ta zawika taka śmieszna. Dach kolor pierwszy, pełny dach kolor pierwszy, otwarty dach kolor pierwszy. Karbonowy dach, pełny karbonowy dach, karbonowy otwarty dach. Bagażnik dachowy, usuniemy te, wiecie co, usuwamy te elementy bagażowe i zrobimy w połowie. Wow, usunięty dach. Ale powiem wam, jest bardzo dużo metod przerabiania tego samochodu. Można byłoby dać, wiecie, tutaj na przykład to odsłonić, dać wyścigowy tył i całkowicie ten samochód by wyglądał inaczej. Ale pójdziemy w klasykę gatunku, czyli pójdziemy po prostu w pełny lakierowany dach. Zmienimy sobie tutaj tył, zmienię trochę koncept tego samochodu, pas przeciwsłoneczny, kolor pierwszy, dobra, spróbujmy dać jakikolwiek pas, zawieszenie, o Jezu, zawieszenie wyścigowe, co sportowe dajmy, skrzynia biegów oczywiście rajdowa, wtedy wchodzi bagażnik, okej, po prostu chodzi o tę maskę jakby przednią, nie, to jest bagażnik, turbo, oczywiście, że twinik turbo jest dodany. Koła, rodzaj kół, czy my mamy jakiekolwiek, które by odpowiadały? Ajajajajajajaj, ewidentnie nie takie koła. Ewidentnie nie takie koła, ludzie. Ewidentnie nie, to tunery chyba muszą być, ewentualnie lowrider, tak? Jakieś kółeczka takie, żeby były zamknięte, tuner chyba to były, z tego co mi się wydaje. Niektóre przynajmniej, takie pozamykane. Oj, 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 no słabo z tymi kołami, ja bym powiedział wam, drodzy widzowie, nie, no to gdzie to było? Sportowe, terenowe, a może muscle to było? No jest kilka takich pozamykanych, ale Classic Rody chyba, pójdziemy w Classic Rody, bo wtedy mogę przynajmniej dać tutaj czerń. Mogę zrobić z tego opony niestandardowe, dokładnie kuloodporne przy okazji. Szyby idziemy w limuzynowe. Dobra, robimy klasykę gatunku, ludzie, w takim razie. Ja już wiem mniej więcej co tu chcemy zrobić w takim razie. To mi trochę nie pasuje w tym momencie. Musimy w takim razie maska, bagaże na masce. Nie, to odpada całkowicie, to też nie. Lecimy po prostu w maskę fabryczną aktualnie. Kolor musimy przecież zmienić jeszcze. Dokładnie, bo to nie jest ta klasyka gatunku. Klasyka gatunku, jak powiedziałem, Shelby, to możliwe, że niektórym już się to skojarzyło. To będzie tak, kolor podstawowy, meta...
Czemu to ma inny kolor, kuźwa? Powinno być ten sam kolor. Dobra, klasyka szelbowska gatunku. Skoro jest biały, to musi być niebieski czat. No ewidentnie to ten, to musi być ten niebieski kolor. Kolor dodatkowy? Naprawdę to dodatkowy się zrobiło? Ej, to mógłby być podwójny kolor w ogóle, ale nie. Jakże raz powiedziałem klasyka gatunku, to nie będę zmieniał konceptu. Ewentualnie te zderzaki jeszcze do wymiany by mogły pójść. Z tego co patrzę, zderzaki na szybko jeszcze, bo tam Sylwester możliwe, że już przerobił swój pojazd. Może właśnie po prostu bez zderzaków, ewentualnie klas. Ej, zderzak retro też nie wygląda źle. W sensie patrzcie, jaką ma śmieszną tablicę ten zderzak retro. Szkoda, że z tyłu ta tablica tak nie wygląda. Ride Paleto, o kurde, tu ma przód taki, patrzcie, wyścigowy bardziej styl. Ale tu ma być klasyk plus to. Te dzinksy mi z tyłu nie pasują, powiem wam. Tylny zderzak jeszcze. Pójdziemy w klasycyzm, jeżeli chodzi o to. Dobra, chyba coś takiego. Przy czym, wiecie co, jedną rzecz jeszcze bym usunął chyba. Pasy przeciwsłoneczne bym usunął, tak mi się wydaje. Są niepotrzebne tutaj. Dobra, coś takiego, biały kolor spod spodu będzie pasował. Te białe paski też pasują. Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o tuning tego samochodu, to było na tyle. Także ja już wyjeżdżam, pan Sylwester jest chyba też już gotowy, ja poszedłem w klasykę, on poszedł w trochę coś innego, także już się łączymy razem. Witam pana Sylwestra. Halo Pietrek, witam. Czekałem na ciebie, jak ci się podoba mój wóz? Powiem tak, ja poszedłem w pewną klasykę, jeżeli widzę chodzi o... z jakim samochodem ci się kojarzy ten kolor i te pasy? To jest test dla ciebie. Zwykłym, klasycznym maluszkiem, powiem ci. I z Adidasem troszkę. A czy mówi ci coś takiego, jakbym ci powiedział Ford Shelby? Kojarzę Forda Shelby. Jak Shelby, po prostu, taki Shelby, jak nawet może już nie Ford, też bo nie ten, wiesz, one kurczę, tak... Kurczę, jako fanatyk Mustangów powinienem zajarzyć. Mi od takiego razu, wiesz, jak ja widzę Shelby w głowie, to ja widzę właśnie tego Shelbiaka, no, takiego jest w tej grze. Okrągłe światła z przodu i... To znaczy, wiesz, chodzi, paski, no. Chodzi mi bardziej niebieski kolor, białe pasy. Typowo ja od razu myślę sobie... Światła Shelby mają to okrągłe takie, wiesz... Bo jak w Mustangach tych nowszych masz te światła takie, wiesz... sportowe bardziej, no. To te stare szelbiaki właśnie coś takiego mają. Powiedziałbym, no? Powiem ci, że ja jeszcze sobie pewnie kiedyś przerobię, do tego białe światła dodam, ale teraz nie będę chciał tego robić. Ja poszedłem w takiego troszkę hipstera. No właśnie, widzę, że ty to zaszalałeś kompletnie, i też polecimy stary tutaj na lotnisko. Dobra, nie? No to jedź pierwszy, ja jedziemy. Jadę za tobą. Widzisz, co przygotowałem dla ciebie? Co? Jak przegrasz wyścig? Jakieś wyzwanie? Widzisz coś zamontowane tutaj z przodu? O nie! O nie! To jest wyścig o przeżycie, tak? O przetrwanie. Pewna rzecz tam jest dla ciebie zamontowana. I patrz, co ja potrafię zrobić tym samochodem. Przed chwilą to odkryłem w ogóle. Lecimy, dur! O nie, naprawdę? Ten twój samochodzik tak robi? No. Twój też tak umie zrobić, czy nie? Nie, no mój nie potrafi aż tak zrobić. Nie, mój to jest tricker. O nie, ja mam wrażenie, że twój jest... sporo szybszy. Taki niepozorny i ta łopata była, wiesz. Ja nie mam najmniejszych szans, chłopie, no. Ja wiesz, ja mam może te paski, ale to tak malucha przerabiasz, nie? O, wow. Nie no, że ty się już rozwaliłeś, chłopie. Nie rozwaliłem się, tego chłop mi wyjechał niespodziewanie. Ale nie uszkodził mnie za bardzo, delikatna ryska, nie przeszkadza. Że ty się już rozwalasz? Bo... Gdzie ty pojechałeś? A gdzie jedziemy? Na lotnisko. No to... A, bo ciebie może inaczej prowadzi GPS. Nie, dobra. Ja nie włączałem GPS, ale tutaj drogę miałem. Bo ty później po prostu w lewo skręcisz, a ja od razu na główną wyjechałem sobie. Może, bo ty GTA lepiej znasz ode mnie w sumie. No, ja bez GPS-a tu jechałem, do tej głównej drogi. No ja bez GPS-a, to chłopie po futorach nawet nie jeżdżę. Więc no, GPS-ik to jest rzecz, która musi być u mnie zamontowana wiecznie. Nie no, Szymon do mnie dzwoni. Szymek, nie teraz, wariacie. Szymek, nie teraz, nie dzwoni Szymon. Bajerę kręcić, a teraz lecimy, Pietrek, na to lotnisko. Ty, ale pamiętaj, że to też szybko ja jedziesz. Jedziemy. Nie no, ja też już sportowe jestem wszystko załadowałeś, co było możliwe? No tak, no wiadomo, że sportowe dodatki są tutaj zarzucone. Ja się staram nie dupnąć w coś jeszcze przy okazji. Ja też się starałem, ale mi niespodziewanie wyjechał jeden już, no. Niespodziewanie.
No, ja pododawałem, ale powiem ci, że ten samochód ma na przykład tyle przeróbek, że mógłbym na spokojnie go zrobić jeszcze w co najmniej dwóch różnych stylach. Ten też powiem ci, że musimy zjazd sobie zrobić zaraz. Tutaj gdzieś dziura powinna być i zjeżdżamy w prawo, także uważaj. Delikatnie trzeba spaść. Może pan otworzyć, panie Andrzej? Proszę otworzyć, Andrzejku. Otwiera czy nie? Chyba nie, no. A że dla Biza nie otworzy, otworzy. No ja muszę, no otworzył jak już mu przejechałem kawałek. No to by otworzył. Dobra. Dobra, jesteśmy na lotnisku. No i się zarysowałem, krucji. No widzisz. Pa, dawaj tutaj taką sesję pod F1 jeszcze sobie. Śmignijmy tutaj, o, przy hangarze, tak wiesz, na tle hangaru możemy. Koło tego samolotu można podjechać. Ale tam będziesz miał ciemno już. A, dobra, a tu będziesz miał tak jeszcze jasno i będziesz mógł sobie zbliżenie zrobić coś, nie? Na samochodzik. Ale światełka sobie możesz włączyć. A, wyłączony miałem. No. Ładnie wyglądają te samochody. Mi trochę koła pokrzywiło, nie? Dlaczego? No właśnie widzę, no bo ty masz chyba taki styl samochodu, że ty jak zmniejszasz zawieszenie, to ja ci go aż krzywi. Koła pokrzywiły, no bo to już jest ten chyba taki styl drift, no wiesz, do driftów taki. No zresztą jak ja widzę twój start, ty robisz co, spacja i po prostu spacja, start, no właśnie, no to nie. To, ale to powiem ci, że ja, mnie dziwi, że to jest kompakt, muscle cary tak mogą robić w tej grze. No tak. No patrz. No ja wiem, ja sobie zdaję sprawę z tego, Sylwester. Jak długo. Wow! Tak, ty możesz robić normalnie Willy samochodem, dosłownie. Ale dobra, to Sylwester. Jest piękne to jest. Ale ja czuję, jest, że ty musisz mi dać fory chyba jakieś. Dobra, przynajmniej to ja startowe. Dwie sekundy po tobie. Podejdźmy tutaj. To ustaw się na linię drugą po prostu. Masz po prawej stronie identyczną linię. Ale jest linia ustawioną. Co? No, jestem już. I nie masz. Jaką linię? No widzisz, że ja stoję przed znacznikiem, masz, to jest taka strzałka, jakby ona się kończy dobra, dwa razy. Do tego, no. Myślałem, że to jakoś nie dodatkowo masz, a się do tego. Jak Bartek! Do ustawiałem. Jak nie, Bartek! Do ustawiałem. Jak Bartek po prostu. Dobra. Dobra. Dwa głowa. Okej. Okay. No to co? Trujemy ze spacji czy bez? Jedź. Ja ze spacji spróbuję. Dobra, o, bo patrz, mój się rozpędza długo, w sensie, to jest nie, to. Nie, mój to patrz. Twój jest giga koks, jeżeli chodzi o ten a rozpęd. A nie sąsiad, chce pan łopatę? No nie, ale to jest wolne. Ja mam 70 mil na godzinę w tym momencie dopiero. Mój to ma, czekaj. O, powiedz, że licznika za bardzo nie widzę. Ja do 80 lecę, 80 teraz będę miał. Ale ze stóweczka już jest u mnie. Wiesz co mi się wydaje, że twój ma giga dobry start, ale później... Ale później może być wolniejszy. To znaczy może nie wolniejszy, co wydaje mi się, że ten sam pułap, jeżeli chodzi prędkości. O prędkość, tak, utrzymują. Także no spróbuj mocno, teraz kawałek za mną pojechać. Dobra, to dawaj do tej linii. No też. Nie, no tu już, po prostu jakbyś mnie gonił dobra, teraz. Dobra. Bo ty masz no ten giga start jadę. Dobry. I zobaczymy, ile nadrobisz mniej więcej. Ale nie podoba mi się dźwięk wydechu tego samochodu. To może go żeś tak przerobił i masz taką pierdziawę w tym momencie. Także trudno wyczuć. Tutaj w lewo zjeżdżamy. Tyk. No powiem ci, że nie łapię cię. I ty, cyk, tędy, lecimy. Chociaż. No łapiesz tu, gdzie ja zwalniam. Ty nadrabiasz zaraz, widzisz? Tak, ale ogólnie, no powiem ci, że... Nie, no szybszy jest. No ewidentnie, masz wszystko szybsze. Ja bym musiał jechać po prostu cały czas prosto i w którymś momencie, wiesz, jedziemy może tyle samo. Ale to widzisz, on ma problem, nie, on ma problem ze wszystkim niestety, ten mój samochodzik. Także ja czuję, że chyba będzie łopata robiona. Ten styl taki, wiesz... Dobra, chodź jeszcze tutaj, wyskoczymy sobie. Dzida pełna moc, nie, a ty poszedłeś taki klasyk. Jak klasyk sportowy taki po prostu. Dokładnie. Ale wiesz co, na przykład w tym moim samochodzie można usunąć dach cały, jakby do bagażnika. Bagażnik można też otworzyć, jakby. A z mojego samochodu można spoiler z niego zrobić. Co można zrobić? Bagiego. No widzisz. Normalnie wiesz, cały przód wyciąć. Wow. Pa, teraz tak naprawdę to był trik, żeby pokazać ci mój silnik. Pa, tu na moją dupę. Pokaż silnik, o silnik też można u mnie schować. Zobacz sobie na dupsko. Wiesz, jak Szymon, nie dzwoń teraz. U mnie teoretycznie możesz zmienić te wszystkie te takie. A parzek zmieniłem, są jakby ja mu zmieniłem, dodałem tutaj. Czerwoną lotkę masz na nim, jak taką? To kable są jakieś. Chyba, czy ten po prostu. Może, no. To idzie z tych sparków, spark plagów, no, także. No, a tutaj mogę teoretycznie, wiesz, te wszystkie nadkola i wszystko usunąć. Patrz.
No. A to idzie, chłopie, to idzie Willy na całym. No to ja też mogę zrobić troszeczkę bardziej taki rajdowy styl, powiem ci. Ja też mogę go obniżyć jeszcze, nie? Bo ja na przykład nie obniżyłem go na maksa. Mam tak. Jeszcze co najmniej dwa poziomy obniżenia tego samochodu. Jeździ na tym Willy. No, co ty myślisz, że nie jeździ? No, ja myślałem, że on Willy, gościu. Że on... Nie no, powiem ci, że ja ten mały samochodzik będę musiał przetestować na kurumkach. Ewidentnie to jest samochód na maltretowanie przez kurumki. Patrz, to idzie, patrz. No widzę. Zarzuciło mnie, bo mnie na tych podbiło. Ty czekaj, to przejdź się chwilę moim, a ja twoim, na sekundę. No dobra. Ostatnia taka rzecz na dzisiaj, co sobie spróbujemy. Taki, bo co, za dużo to też nie jest zdrowo. Zabieram ci tę łopatę, chłopie. Zobaczymy, kto dostanie łopatą. A to chodziło, bo się cygałeś tutaj. Kto kompakty, bez kitu. W łeb dostanie. No, ale ty masz pod drifty, typical drifty takie zrobione. No i idzie, i to idzie, powiem ci tamto. No, to szybko. Słychać to, słychać te różnice w mocy. Chłopie. No, twój tak powiem ci, że się dusi, dusi się już tutaj. Ty byś nie mógł takim jechać. No, za wolny jest. Dobrze, że wybrałem. O Jezu, go zakręca jeszcze na zakrętę. No. Nie, ten to idzie, patrz, ten to marchewy z tyłu. Jest petarda. O, i patrz. Przytrzymaj go tak delikatnie, fajnie później przyspiesza. No właśnie tak. No, teraz zobaczę sobie, jak tam jedziesz ty. Tu podjadę. Nie no, twój to nie ma tego startu. Czekaj, muszę sobie lepiej wystartować. Tak go wystartuj, na tych plastikach, na tych światełkach się podbija, no to uważaj. Czyli to był jakiś trik na to, żeby... Lekko spacja, puszczasz wuj, później dzidujesz go, jak złapiesz go dobrze. Żeby... No i puszczasz lekko wuj, później wiesz. O, i jedziesz, no. Pak to idzie. No, ale tak. Fajna go furtka. Spoko. Bawiłem się muscle carem, pamiętam, takim lowriderowym trochę. No. Spoko jest, okej, ten przerobiony. A jak ci się wizualka podoba ogólnie? Jest takie... Jest taki kurz troszkę wyczuty, czy jednak taki Bartek style? To znaczy nie, no ewidentnie jest lepiej niż Bartek, te światła kompletnie mi nie pasują. Nie miałem jaki zmienić, tylko ten kolor. Nie było zmian. No ale nie, kolor neonów mi nie pasuje, bo zielony tutaj jest jak pięść no do buta normalnie. Chciałem to do koła pasuje. Dopasować, bo koła też zielone mam na drift, no. Ale, dym, tak? Dym, tak. Mogłeś tak, bardziej pod te kolory, bo wiesz, bo to coś jest takie jakby no artystyczne, bo to wygląda trochę jakby na to nasrać, nie? Ale no pasuje nie, i ta deska w miarę z tym, deska w miarę kolorystycznie pasuje mi z tym, no, decha musiała być, bo to decha fajnie wygląda. Z tym nasranym na garbusiku, ale w ogóle ten zielony jest z dupy wyjęty po prostu, no moim zdaniem. No to moje zdanie, no. Wiadomo, że nie musi no dobra. Ten. Można było, no myślę, co? Że dobierając jakiś czerwony nawet, czy coś pod ten niebieski. A to za siebie by był wtedy. To byłby spoko. No dobra, myślę, że to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym teście, także tak, ja biorę łopatę i lecę na plażę. Siema! Siema, trzymajcie się, luuu!